kochani, jest godzina 19:25. O, Lala tu przyszła. Jestem pod kapliczką i będę szedł, kochani, do ochrony, bo dzwonił pan ochroniarz i powiedział, że jest dzisiaj jeszcze jedna paczka. Lala, chodź, chodź ci dam, chodź tam, chodź pod ochronę, ci dam, chodź. Chodź, kiciulka. Były dwie paczki. No to trzeba było napisać plus jeden. Ale no jak by były? Jak? No plus jeden. Jeden plus jeden. Ale panie Andrzeju, da pan Lali, nie? To ona od pana prędzej. Gdzie on? Gdzieś tu była, poleciała. Nie? No nie wiecie, co podpisz. No. To, no. A dobra, dzięki. O, ho, ho. Spora. Mówiłem, że tylko czy ciężka? No on tak wniósł. Tak? A zobacz pan, jak ładnie zapakowana. Nie? Ostatnio tutaj wysprzątałem, kurde. Zaraz, ile waży? 10 kilo. No. 10 kilo. Czy jest od kogo? Chorała nie ma. Nie wiem od kogo. Nie wiem od kogo. Może od cichej wielbiciela. O! Wie pan co? Tu jest duża, duża paczka. No. Ale to wygląda... Przypuszczam, że to są saszetki i one są tylko tu w tej części. Tak? Tak. To poprzednio też były wielkie paczki, no. A połowę pusto. Nie mają chyba kartonów. Nie mają kartonów. Nie dają takich. Co mają, to te pakują. Tak. To szczególnie tam właśnie w Maxi Zoo. No. No cóż, chyba dzisiaj nie będzie więcej. No już chyba dzisiaj nie będzie no. Nic. No, to pan tam Lali da. Tak. Ona do mnie przyleciała, ale ja... Kiedyś dałem, to nie jadła. A tam prędzej od pana zje. Mucha jakaś mnie atakuje. Zobaczymy. Gdzie ta Lala jest? Tylko, że ona mokre, to ona nie będzie jadła. Nie je mokrych? Nie. Tylko suchą karmę je? Tak, tak. Aha, no dobra. No, o, kluczyk. Tak. Ale spadł. O, jest, jest tutaj. No, ale to spróbuj jej to dać. Lola. Chodź, Lolusia. Chodź, kochana. Były te, ale... Pan zaszeleści, bo na szelest reagują. Chodź, Lolusia. Chodź. Chodź, kochana, to jest zjada. Pan wytrząśnie. Ale nie, wszystko nie. Aha. No. I co? Szkoda by tego, wiesz? No. Może przegłodnieje, to zje później, co? Ale ten dawał im jedzenie. Już na noc dawał. No dobra. Dobra. No widzicie. Albo najedzona, albo nie lubi. Albo nie lubi mokrej karmy. No dobra. To jedziemy.
Bogom dziękujemy nadal za te dary, za tą karmę, którą nam przesyłacie, kochani. No, ja jestem zaszokowany. Słuchajcie, no, zacząłem kotki dokarmiać, później tam filmować, tak od niechcenia, jeden filmik, tam dwa. Tam zamieściłem w internecie, ale ja się nie spodziewałem od dźwięku takiego, jaki jest, że tyle ludzi jest kochających koty bez względu na wiek, wykształcenie, zawód, kochani, od małych dzieci do profesorów. No naprawdę jest to piękne i budujące. Jak potrafimy kochać kotki. No a mógłbym tym powiedzieć o ludziach, którzy nie kochają. Nie, i dać przykład. No ale kochani, no dzisiaj były komentarze, że po prostu irytuje tym narzekaniem, że powinienem dać sobie spokój, zaakceptować to, że jestem w DPS-ie i przestać się tam żalić i być bardziej tolerancyjny dla ludzi. I muszę przyznać, że to jest święta racja. Rzeczywiście. Ja sam jestem zaskoczony tą z moją zmianą, bo zanim trafiłem tutaj, to człowiek pracował, funkcjonował w życiu zawodowym i było wręcz odwrotnie. Mało mówiłem, bardzo dobre opinie. Zawsze byłem tam wybierany z grona na różne okazje, nawet w wojsku, to kochani, po przysiędze tam później wydelegowano mnie, że tam na mównicę i też tam podziękowanie, przemówienie. I nie tylko w średniej szkole. Jakoś człowiek był postrzegany jako ten taki, któremu można ufać, wzbudzę zaufanie i cichy. No a tu przyszedłem i nie ukrywam, inny świat. Inaczej postrzegają ludzi, inaczej traktują. I to dla mnie no szokowało, szokuje. Jakoś nie godzę się na to. Ale to z kolei powoduje nakręcanie mnie. Jak się zaczyna. Także trzeba sobie to dać spokój z tym rzeczywiście. No ale jak to się mówi, przyzwyczajenia są drugą naturą człowieka. Ale to dla zdrowia własnego. Rzeczywiście. Nie można walczyć z całym światem, z wszystkimi ludźmi, wszystkich zmieniać. Po prostu trzeba samemu się zmienić. Jak to gdzieś ktoś mówił, jak coś nie można zmienić, to trzeba to pokochać. No i tak trzeba. I tak mi dopomóż Bóg, abym wytrwał w tym postanowieniu. O, to jakiś kotek. Zaraz. To jemu dam. To, co nie zjadła Lala. Jest. Chodź, kici, kici. Chodź, kiciulek. Chodź, kici, kici. Kicia. Tylko żeby nie uciekł. Dam mu na ścieżce, żeby widział. Kici, kici, kici. Chodź, kiciulek. Chodź.
rzuciłem. Mam nadzieję, że zobaczył. Idź tam. Tam jest jedzonko. Pójdzie, zobaczy, znajdzie. Za zapachem. No idzie. No, kurczę, ale nie do mnie. Nie idź do mnie. Tam na ścieżce jest. Chyba nie zauważył. Nie. Idzie, idzie, idzie. Idzie. O kurczę. Chodź tutaj, kiciulek. Chodź, nie tu. Kiciulek, chodź. Chodź tu. Kici, kici, kici. Za mało co zrobiłem widowiskowo. No nic, pozbieram tu. Bo tu będą iść i się poślizną. Dobra, niech resztki zostaną. A tu najwyżej włożę tutaj matce wszystkich matek do tej miski. Gdzie ona poszła? Jest tam. Pod drzewkiem. Ciekawe, czy coś zjadła. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy jakoś ja nie widzę, żeby ona coś tu jadła. Masz, Kicia. Masz, jedz. Jedz. Bo zmarniejesz. No byłem z nią u weterynarza. Strasznie to przeżyłem ja. Pan Romańczukiewicz mówi, że jeszcze takiego agresywnego kota nie miał. Strasznie się z nią tam namęczył, zanim ją uśpił, żeby później z tymi zębami zrobić porządek. Ale mówi, że może ta agresja też taka wzmożona była, bo miała obolałe zęby. Dziąsła to wszystko. Także mówi, że nie chciałby drugi raz z nią mieć do czynienia. Ja też się boję, żeby cokolwiek dalej robić. Zwłaszcza, że nie widzę, żeby miała chore dziąsła. No niech tak będzie. No kochani, przyjechałem pod bocianówkę z tą paczuszką, moim tirem. I co tutaj mamy? Pieszczoszka. Czy tu pieszczoszek? Nie, tu pieszczoszek. Tu pieszczoszek, tak? O, to jest pieszczoszek, bo on się daje głaskać. Tamten chyba murzynek. Bambusia. Bubu. No. O, mały maciulek jest też. Kiciulek, maciulek mały. Chodź, kiciulku, maciulku mały. Nie unieś, chodź. Zobaczcie, nie ucieka już. Już wychodzi. Chodź, kicia. Kicia, kicia. Ale on fajny. No. Tutaj mają kotki kaszkę mannę. Mogą sobie podjadać. No rano nic nie będzie, czyli coś przyjdzie i zje. Nie wiem, czy lis. No, cienki boluś. O, jaki straszny jestem. Straszny. A tam jest kto? Kto to jest? Szpiczek idzie. A to kto to jest? To mamuśka? Nie jest mamuśka. Może to jest murzynek? Jeżeli to jest murzynek, to kto to jest? A to jest pieszczoch, to jest pieszczoch. A, to ona poszła już tam. Myślałem, że to inny kot. No dobra. To jedziemy.
Chodźcie, kicie, zobaczycie. Chodźcie, kicie, zobaczycie. Co nam darczyńca przysłał? No, ja obstawiam, że saszetki. Po sposobie pakowania. Duże pudło, a cały ciężar w jednym końcu. No i to jest ten sam. Ta sama hurtownia, czyli Maxi Zoo. Oni tak pakują. Wygląda, że nie mają odpowiednich rozmiarów pudełek. No, muszę tu wypiąć nożyk. Dobra, jest. Mój Mekki Majcher. Teraz muszę go tylko otworzyć. Jest. Jedną ręką. Bardzo oszczędnie jest pakowane, zobaczcie. Minimum, minimum, minimum. No i teraz cięcie wzdłuż. Na pewno będzie wypełniaczy więcej. Jest. Już. O, jest. Zobacz, co przysłali nam. Zobacz. Zobacz. Bambusia, zobacz. Zobacz, ile papieru. O, rany. O, o, o. Zobacz, ile papieru. Aż się kotki boją szelestu. Chodź, bambusia. O, nie. Kochani. O, o, o. Zobaczcie, widzicie? Zobaczcie, jakie pudło wielkie. No, pomyliłem się, kochani. A nie. Saszetki, myślałem o saszetkach Felix, a są puszki Felix. No, o, kochani, są puszki Felix. I ile ich tu jest? Zaraz policzymy, bo powypadały. To musimy ułożyć i zaraz się okaże. Zaraz się okaże. No, no, no. Ach, choroba. Wypadło mi. Jest. Dobra. I tu jeszcze dwie. I tu jeszcze dwie. Jedna. O, i zaraz będzie można liczyć dokładnie. Czyli tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Trzy razy cztery, 12. 12 razy 2, 24 puszki Felixa. Hun. Hun to chyba gęś, tak? W żelu. Felix, a kotek jak się oblizuje. Hun, hun. 100%. 400 gram. Super Benek jest po 415. To jest po 400. No. Czyli 24 puszeczki, kochany darczyńco. Bóg zapłaci za te puszeczki. O kurczę. Tak? O! Wypadła. Wypadła jest. Dobra. A pudełko, kochani, kotkom do zabawy zrobimy. To jest do zwrotu. Teraz zrobimy kotkom do zabawy. Raz. O, jest. Teraz muszę tu pod spód. No i teraz tylko wytniemy. Żbiczek zostaw. Żbiczek. Zostaw go. Mówiłem zostaw. No. Już. Już by tam chciał bambusie pacnąć.
On tak jest, podchodzi, podkosi i cicho i później bach. No. Taki łobuziak. No. Taki milczek. Taki milczek. Te milczki to cicha pęka. No. Nie dam rady, tak? Staram się filmować i wcinać dziurę. Nawet mi nieźle wyszło, kochani. I teraz drugą. Ja się zastanawiam, jakie to kółko mi wyjdzie. To wyszło gorzej. Tak. No i dzisiaj, kochani, u nas było Matki Boskiej Pieniężnej, środa. Czyli mieszkańcy mają konta depozytowe, na których ZUS-y przelewają pieniądze. I to są konta w DPS-ie, na DPS imienne mieszkańców, nieoprocentowane. Nieoprocentowane. I dopiero z tego konta raz na tydzień mieszkańcy mogą pobierać. Robi się to w ten sposób, że socjalna na każdym oddziale robi listę, zapisują się mieszkańcy, podpisują ile kto chce, przy czym socjalna wie ile kto ma. No i stara się zawsze tak kontrolować, żeby czasami ktoś nie wybrał naraz i później mu będzie brakowało na leki czy na papierosy, bo niektórzy to by wszystko wzięli i poszłoby w diabły. I to tak jest w przypadku osób, które nie potrafią dysponować swoimi pieniędzmi. No ja zrobiłem inaczej. Ja po prostu byłem w ZUS-ie i zgodnie z regulaminem, że 70% wszelkich dochodów mieszkańca idzie na poczet opłaty za DPS. To więc zleciłem, że 70% mojego, przedtem było renty, teraz emerytury, na konto DPS-u, a 30% na konto w banku. No i mam konto w banku. Pieniądze tam wpływa, te 30%, i z tych 30% tam opłacam sobie abonamenty, tam za internety. Jeżeli jakąś pożyczkę wziąłem, to tam raty pożyczki. No to idę do banku, zlecenie, bank tam mi przelewa, albo firma sama pobiera. I ja po prostu dysponuję tym 30%. Nikt mi nie będzie wydzielał. To było do tego czasu, kiedy w pewnym momencie też miałem wszystko w DPS-ie i tam chciałem wybrać kwotę, a ówczesna socjalna mówi, nie, ja panu nie pozwolę. Ona to mnie obruszyła, no, co będzie mi tu decydować. Tak, ja mam w papierach napisane tak zwany indywidualny plan wsparcia. Teczka każdy mieszkaniec ma, jest napisane, że mieszkaniec jest, nie wymaga kontroli. No, czyli samodzielny. Potrafi dysponować swoimi środkami. Tak samo przepustkę mam stałą. Ja nie muszę się prosić, jeżeli chcę wyjść. Mam stałą i mogę zawsze tam w godzinach od 8, czy tam od 6 nawet, do 22. Wyjechać sobie na miasto, kiedy chcę. No, pod warunkiem,
No to jest takie zalecenie, żebym zgłaszał, że wyjeżdżam, że wracam, bo muszą w raporcie odnotować. No to tak to funkcjonuje, kochani, w naszym DPS-ie. No a inni, którzy nie mają stałej przepustki, no to muszą przepustkę prosić. Jest wypisywana przez socjalną. Taki delikwent tą przepustkę bierze, później na bramie ochroniarz sprawdza, czy ma, i wypuszcza. A jak ktoś nie ma przepustki, a chce wyjść do miasta, czy do Jaromina, tam do sklepu, najczęściej osoby trunkujące, no to idą przez płot, skaczą. A dzisiaj środa, mówiłem, Matki Boskiej Pieniężnej. To z jednego oddziału, opiekunka z opiekunem. Pod parkanem czekali na takiego jednego. No i przeskoczył i no cap. No i co miał? Nalewkę, tam było chyba w tej nalewce, to nie wiem, 0,8 litra czy ile, czy 0,75. I tam jakąś reklamóweczkę, tam było chyba 5 piw. Także mu skonfiskowali. A teraz odnośnie alkoholu. Jak wygląda sprawa z alkoholem? Czy wolno pić w DPS-ie, czy nie wolno? No kochani, sprawa jest, no wydawałoby się, prosta i nieprosta. Wcześniej było tak, że był zakaz spożywania alkoholu, wnoszenia alkoholu na teren. Także personel miał prawo zabrać alkohol, wylać. Było to tłumaczone tym, że leki w reakcji z alkoholem nie może. No i był rzecznik praw obywatelskich, który notabene pochodził z Trzebiatowa, Adaś Bodnar, on już nie jest. I zakwestionował ten zapis i kazał usunąć. I zostało to usunięte. I wykładnia prawna jest taka, że mieszkańcy mają prawo kupić alkohol w DPS-ie, mają prawo wypić, że personel nie może zabierać i wylewać. Jeżeli zarekwiruje, bo tam powiedzmy pijany i tak dalej, to później mają mu oddać. Mieszkaniec ma prawo do kulturalnego spożywania alkoholu. Do kulturalnego. Bez awanturowania się. No to tak jest po kontroli Rzecznika Praw Obywatelskich. A jak funkcjonuje? Funkcjonuje tak, jak było przedtem. Mieszkańcom się tego nie mówi. Mieszkańcy nie dociekają. A personel robi tak, jak uważa. Bo niestety, kochani, ja się wcale nie dziwię. Po prostu niektórzy chleją. Chleją na umór. Podobno pół roku temu był przypadek, że jeden tak się zapił, że się później zakrztusił i zadusił wymiocinami. Podobno. Także ja się wcale nie dziwię personelowi. Personel też się boi. Natomiast na przykład w Gryficach jest DPS, ale tam nie jest dla umysłowo chorych, tylko dla fizycznie chorych. Tu jest dla umysłowo chorych, ograniczonych intelekt, dla umysłowo chorych, tak, psychicznie chorych, ograniczonych intelektualnie. Natomiast w Gryficach jest
dla fizycznie chorych, pośledzonych. Tam jest kodekacyjny, czyli mężczyźni i kobiety. Są małżeństwa, są pary, mieszkają razem i tam na przykład wychodzi do leci do Biedronki, tam zgrzewkę piwa kupuje czy czegoś i stawia sobie na stole i stoi tam. Nikt mu nie ma prawa zabrać. No i sobie tam piją po trochu. No jak fizycznie chodzi, no to leków psychotropowych nie biorą, czyli nie ma interakcji, czy jak tam. I tam to inaczej. No, jeżeli jest awantura, no to wiadomo. No dobra, to tyle trochę przydługie na temat tego, co jest w DPS-ie. No ale chciałbym, żeby na kanwie dostaw paczek, żeby trochę naświetlić, jak to u nas się żyje w DPS-ie, bo tak to jeżeli jest informacja ze strony personelu, no to wiadomo, że jest to subiektywna. No i czasami jest to w czarnych kolorach. Mieszkańcy przedstawiani jako szaleńcy i tak dalej. No ja chciałbym po prostu jakoś odczarować trochę tą ten opis jednostronny, żeby pokazać, jak to z drugiej strony wygląda oczami mieszkańca. Oczywiście też jest to jakieś subiektywne, ale jak ma się z dwóch stron, to można jakiś tam obraz sobie wypośrodkować. No to tyle, kochani. Bóg zapłać za dary.